Tym razem będziemy mieli część praktyczną. Pokażę Państwu cały proces logowania urządzenia mobilnego i korzystania z niego w systemie ABB Welcome. Mają Państwo do dyspozycji obraz z mojego komputera, ekran z przeglądarki internetowej i powinni Państwo też mieć możliwość spojrzenia dodatkowego na kamerę, która pokazuje moją tablicę, którą mam zainstalowaną na biurku i będziemy po kolei przechodzić wszystkie kroki tworzenia systemu ABB Welcome na urządzeniu mobilnym przy pomocy portalu mybuildingabb.com. Na początku tworzymy swój profil na portalu MyBuilding. Ja oczywiście mam już taki stworzony. Tu mam swoją nazwę użytkownika i hasło. Logujemy się. I generalnie rzecz biorąc, z punktu widzenia systemu ABB Welcome, jest to jedyna rzecz, którą należy zrobić, czyli stworzyć profil. W momencie, kiedy ten profil stworzymy i będziemy mieli całą instalację, będziemy mogli tutaj jeszcze kilka implementacji zrobić w ramach systemu Mój Dom i systemu ABB Welcome, ale o tym powiem później. W momencie, kiedy już stworzyliśmy tylko login i hasło profilowe do portalu, przechodzimy na lokalny adres IP, a w tym razie u mnie to jest 192.168.2.143. Najczęściej musimy go znaleźć w naszym routerze sieciowym, jaki dostał dane, dlatego że podstawowa konfiguracja sieci jest to DHCP i w ten sposób się łączy. W momencie, gdyby nasz IP gateway był podłączony do switcha, a nie do routera, otrzymuje standardowy adres z końcówką 111. Tutaj w tym miejscu na IP gatewayu mamy plakietkę, pod tą plakietką mamy przycisk resetu. Jeżeli nie jesteśmy w stanie się dostać do tego urządzenia, przytrzymujemy go dłużej niż 3 sekundy przycisk resetu i mamy możliwość ustawienia go do danych fabrycznych. Nasz gateway w tym przypadku przyjął adres sieciowy po DHCP. W ramach jego ustawień podstawowych definiujemy koniecznie, z jaką stacją wewnętrzną pracuje, czyli po przyciśnięciu numeru 1 będzie nas wywoływał i pracuje ze stacją zewnętrzną domyślnie też numeru 1, czyli wybierając połączenie ze stacją zewnętrzną z przycisku będziemy domyślnie się łączyć ze stacją numer 1 i jego tryb jest czy master, czy slave. Postarajmy się, żeby był slave, dlatego że stacja lokalna, zwykła stacja, którą tutaj mamy, stacja 4.3 cala, będzie stacją master. W systemie może być tylko jeden master dla danego numeru lokalu stacji wewnętrznej, czyli jeżeli stacja wewnętrzna w panelu ma numer 1 i nasz IP gateway ma numer 1, to stacja wewnętrzna, hardware'owa powinna być master, ta stacja powinna być slave. Zapisujemy to ustawienie. Następną rzeczą, którą możemy zmienić, to oczywiście jest zmiana hasła do naszego IP gateway. Tego tutaj nie będziemy robić. Mamy podstawowe informacje sieciowe. Tu mamy informacje, jaki mamy adres, MAC adres. To są informacje, które uzyskamy, jeżeli chodzi o logowanie do portalu, w momencie, kiedy będziemy się logować do portalu. Tu mamy login do portalu, czyli podajemy nazwę użytkownika portalu, tą, którą tam sobie zadeklarowaliśmy, i hasło do portalu i tworzymy nazwę własną. Ja już to zrobiłem wcześniej, jestem już zalogowany, mógłbym się oczywiście wylogować. Czyli teraz w ramach tych ustawień, następną rzeczą mamy ustawienia podstawowe urządzenia. I tutaj standardowo na dzień dobry mamy tylko informację, że komunikujemy się z przyciskiem poziomu. No, takie tłumaczenie tego rozwiązania jest. Jest to wejście binarne, które jest tutaj przypisane do samego IP gatewayu, do wyzwolenia dzwonienia z dzwonka przy drzwiach, gdybyśmy chcieli go użyć jako lokalny dzwonek bez stacji wideo, ewentualnie stacją wideo podłączoną poprzez moduł wideo. Dlatego pierwszą rzeczą, którą dodajemy, jest dodawanie urządzeń, czyli musimy dodać standardowo stację zewnętrzną, z którą byśmy się komunikowali, jego ID,
Nazwijmy sobie, że to jest na przykład furtka. Jeżeli ma wykorzystanie drugiego wejścia, na przykład do otwierania bramy, to musimy to zadeklarować. I czy mamy pozwolenie na szybki podgląd i nadzór? Zazwyczaj jak mamy to dom, to klient chciałby wszystko móc definiować dla takiej furtki. Mamy pierwszy element. Czyli nie wystarczyło podać nam w konfiguracji podstawowej, że komunikujemy się ze stacją zewnętrzną numer 1, ale w ustawieniach urządzenia musimy zdefiniować, jaka to jest naprawdę stacja i że z nią się komunikujemy. Czyli w tym momencie będziemy mogli wybrać taką stację na naszej liście. Możemy oczywiście dodać kolejną stację zewnętrzną, ale również możemy dodać też połączenie ze stacją wewnętrzną. I tutaj może być to jako interkom zewnętrzny, czyli komunikujemy się do innego lokalu, albo interkom wewnętrzny, nazwijmy to sobie na przykład salon, że chcemy komunikować się z interkomem, który będzie tak naprawdę wszystkimi interkomami w ramach danego lokalu, gdyż nie jesteśmy w stanie wybrać, czy to jest pierwszy, czy drugi, bo to jest po prostu nasz dom. W przypadku tego, jeżeli mamy tylko jeden panel wewnętrzny, to możemy sobie nazwać, że to jest salon. Możemy dodać kolejny element, a mianowicie jest jednostkę ochrony. I tu będzie jej numer. W tym przypadku zadzwonienie do jednostki, która by tu była. Przy czym na dzień dzisiejszy nie mamy przycisku wyzwolenia z tego IP gateway'u. Możliwe, że taka możliwość jest ze stacji 4,3 cala. I w ramach kolejnego urządzenia możemy mieć siłownik, czyli mamy te siłowniki, o których sobie mówiliśmy dodatkowe. I na przykład to będzie ID numeru siłownika ustawionego na przekaźniku, który tutaj mamy, będzie jeden. Na przykład będzie to brama dodatkowa i byśmy chcieli go wyzwolić w trakcie rozmowy jako dodatkowe otwarcie. Czy mamy już kilkanaście urządzeń, które chcemy obsługiwać. Oczywiście możemy dodać kolejną stację zewnętrzną, maksymalnie tych stacji zewnętrznych może być 9. Jeżeli chodzi o zarządzanie aplikacją, przejdziemy do tego za chwileczkę, bo to wymaga też połączenia już urządzenia mobilnego. Nasz IP Gateway w tej formule do rozdzielnicy łączył się jeszcze z Comfort Touchem wersji 2, którą zaprzestaliśmy sprzedaży już 8 lat temu i tutaj była adresacja po adresie w IP i tutaj trzeba było to skomunikować. W przypadku Comfort Toucha wersji 3 tutaj musimy ewentualnie dodać użytkownika, na przykład U1, dodać mu hasło U przynajmniej 4 znaki i też w tym momencie po takim użytkowniku będziemy mogli się zalogować z aplikacji na Comfort Touchu, który aktualnie mamy w ofercie. Gdybyśmy chcieli zapisać naszą całą konfigurację, to możemy ją wyeksportować na dysk i została zapisana tutaj w pliku config1 tar w tym przypadku. I oczywiście możemy ją wybrać i zaimportować zwrotnie. Jednym z ważniejszych elementów jest ustawienie daty i czasu. Standardowo tutaj mamy czas wewnętrzny i z niego korzystamy. Podajemy serwer NTP dane strefy czasowej. Kolejnym elementem, który tu co pewien czas był konieczny, do tej pory mam nadzieję, że następne ruchy będą mogły być już zdalne, jest to aktualizacja oprogramowania, czyli wybieramy plik do aktualizacji oprogramowania. Gdyż aktualna wersja, która na dzisiaj nas obowiązuje, jeżeli chodzi o system, jest to wersja 6.0.6, którą mamy tutaj zaimplementowaną. To jest w tym momencie najważniejszy parametr tutaj. Jeżeli będzie starsza wersja, na dzień dzisiejszy nie będziemy w stanie połączyć się z portalem, gdyż tylko ta wersja obsługuje aktualne szyfrowanie portalu, jeżeli chodzi o uwierzytelnienie urządzenia. Na tym etapie uruchomienia zdalnego dostępu to by było tyle, jeżeli chodzi o lokalny adres IP naszego Comfort Toucha.
Teraz mam nadzieję, że Państwo będą widzieli moją kamerę. Muszę wybrać na urządzeniu mobilnym. Na urządzeniu mobilnym. Wybieram aplikację Welcome. Jest to taka ikona, białe tło drzwi z czerwoną kreską. Muszę chyba jednak przekręcić. Po wybraniu jej na górnym menu, w podstawowym menu, wybieram parowanie urządzeń, wyszukuję bramę sieciową panel, touch panel, bo też ta sama aplikacja obsługuje kamery IP i smart AP, jeżeli chodzi o system Welcome IP, więc tutaj wybieramy pierwsze menu i wyszukujemy nazwę naszego IP gateway. Bo tak jak powiedzieliśmy, możemy wiele systemów połączyć do jednej aplikacji. Mój system, ten, który mamy, się nazywa Walizka DD. Potwierdzam chęć połączenia się i w tym momencie został wysłany sygnał do sparowania urządzenia. Tu jeszcze ważnym elementem na tej aplikacji jest tak zwane ID tokena. To jest kod, który będziemy musieli podać w aplikacji na IP gatewayu w lokalnym adresie do uwierzytelnienia tego urządzenia. To jest taki kod IP, PIN, który byśmy musieli mieć uwierzytelnienie urządzenia. Więc przechodzimy do naszej aplikacji w tym momencie i mamy zarządzanie aplikacją. W tym momencie pojawił się mój iPad, który nie jest jeszcze sparowany. Zażądam obsługi i co mogę pozwolić jemu? Mogę pozwolić oczywiście na rozmowę, nadzór, czyli oglądanie zwrotne z poziomu aplikacji do kamery. Mogę pozwolić na odblokowanie, na historię dostępu, na usuwanie historii dostępu, aktualizację oprogramowania. Czyli w zależności od tego, kto się loguje, możemy na przykład uniemożliwić mu usuwanie historii z naszego systemu albo podglądanie nas tylko w momencie, kiedy ktoś dzwoni do drzwi, można na przykład połączyć. Zapisujemy te dane i właśnie teraz wymagane jest podanie tego kodu. Muszę sobie przejść, żeby te 8 znaków przepisać. Potwierdzam. Parowanie powiodło się. Mamy tutaj urządzenia sparowane. Teraz zobaczmy, co się zdarzyło na aplikacji. Tu jest napisane już usuń parowanie, czyli parowanie jest sparowane urządzenie. Właśnie to się pojawiło jako urządzenie już sparowane. Przechodzę do głównego menu, do części z kamerami i pojawiło mi się opcja furtka DD. Czyli mogę połączyć się z moją furtką i mam też połączenie lokalne z salonem. Zadzwonię na moją furtkę. Zobaczę. Łączę się z tym panelem. Proszę bardzo, tutaj Państwo mnie widzą, właśnie tutaj kamerka druga z panelu. Mam możliwość zakończenia rozmowy, otwarcia podstawowych drzwi, podjęcia rozmowy. Oj, tutaj nie będę, bo się zaraz sprzężę. Otwarcia dodatkowego przekaźnika, wysłania informacji do przekaźnika dodatkowego, który tutaj mam. Po przyciśnięciu otwierania automatycznie system wyłącza się po 5 sekundach. Taką ma funkcjonalność. I tutaj mamy jeszcze otwieranie podstawowych drzwi poprzez taki slider do góry. Przesunięcie slidera do góry powoduje właśnie wysłanie sygnału do otwarcia drzwi. Równie dobrze mogę się teraz też spróbować połączyć z aplikacji na panel wewnętrzny. I tutaj widzę, mamy wywołanie, że z interkomu mamy chęć rozmowy. Czyli moglibyśmy podjąć taką rozmowę w ramach interkomu, czyli zadzwonić z aplikacji, będąc gdzieś poza domem, do domu i spytać na przykład opiekunkę do dziecka, czy wszystko ok, niekoniecznie na jej telefon, bo może się rozładował, a może po prostu chce sprawdzić, czy ona jest w domu w tym momencie.
Jeżeli mam taką stację i częściej ją używam, mogę ją dodać jako ulubioną. Tu wystarczy zrobić to jako ulubiona. I w tym momencie mam tutaj taki panel ulubionych elementów i o, proszę, pojawiło mi się tutaj w tej liście ulubionych. Tu też mam listę wszystkich drzwi dostępnych i elementów dostępnych, które mam, czyli mam stacje zewnętrzne i przekaźniki i mógłbym na przykład taki przekaźnik tutaj sobie otworzyć. I mam pytanie, czy na pewno to zdanie otworzy? Proszę bardzo, sygnał do otwarcia poszedł, czyli nie wystarczy jedno dotknięcie, muszę potwierdzić tak, że na pewno chciałbym to zrobić, a tu mam listę i się już łączę do mojej stacji i proszę bardzo, możliwość wyboru przekaźnika w trakcie rozmowy tu się pojawiła, że w trakcie rozmowy chcę mieć możliwość otwarcia tej jeszcze dodatkowej bramy, czyli standardowo pierwsza furtka, drugi przekaźnik w samej stacji zewnętrznej i jeszcze przekaźnik dodatkowy, który tutaj mam zabudowany. Tak wygląda współpraca układu mobilnego urządzenia z adresem IP lokalnym. A co jeszcze oferuje mi portal? Wejdźmy na portal, zobaczmy, co my mamy tutaj na portalu. Tu na portalu mamy urządzenia końcowe, czyli moglibyśmy stąd usunąć urządzenie, czy to sam IP gateway, czy też jakiś telefon. Na przykład ktoś mi ukradł telefon i chciałbym uniemożliwić mu dostęp, to mogę tutaj go usunąć i w tym momencie już uniemożliwić mu dostęp. Równie dobrze ten dostęp mogę uniemożliwić, usuwając go tu, logując się lokalnie na to urządzenie. To mógłbym je tutaj też usunąć. Kolejna rzecz, to mogę sobie zdefiniować, czy chcę przekazywanie dzwonków uzyskiwać na mój adres e-mail. To zaraz pokażę Państwu, jak te nasze rozmowy zostały przekazane na mój adres e-mailowy. I mamy dzwonki tutaj do drzwi, czyli wpisy spotkań, proszę bardzo. Tu są te połączenia, które przed chwilą wykonywałem. Od ostatniego połączenia całą historię w dół wszystkich połączeń na mój portal. Nie dotyczy to tylko jednego adresu, ale wszystkich, więc nie będę pokazywał Państwu dalszych połączeń. Tutaj mamy tylko, gdybyśmy chcieli to zdjęcie sobie pobrać, proszę bardzo, mogę to zdjęcie sobie wyświetlić, mogę to zdjęcie sobie załadować zwrotnie, tak ażeby zobaczyć je u siebie i zarchiwizować, gdyby była taka potrzeba. Jeżeli chodzi o moją skrzynkę, to na przykład po takiej rozmowie dostaję tutaj takie zdjęcie, właśnie dwa zdjęcia z rozmowy, która była niezakończona. Mam informację, że to jest właśnie z portalu, który obsługuje, a w tym przypadku Busch-Jaeger, funkcjonalność. Gdybyśmy chcieli jakieś dane kontaktowe, w tym momencie też wiemy, skąd pochodzi ten e-mail, że on nie jest jakimś spamem, tylko jest obsługiwany przez portal. Mamy datę, że na przykład dzwonek był nieodebrany. Weźmy sobie jakąś inną informację w ramach tego portalu. Już poszukamy sobie właśnie domofonu. Rozmowę przed chwileczką, która była. O, tutaj Państwo widzą, tu był dzwonek monitorujący, czyli ja dzwoniłem do wejścia, a nie wejście dzwoniło do mnie, czyli to ja byłem inicjatorem z lokalu tej rozmowy i sobie to podglądałem i też ta dana została zarchiwizowana i na portalu i został przesłany e-mail na moją skrzynkę pokazujący, jak to działa. Także w ten sposób to wygląda. Teraz spróbujemy wyłączyć aplikację z tła. Wszystkie aplikacje sobie powyłączamy. Mamy wyłączone aplikacje i teraz zadzwonimy sobie. Tylko jeszcze może wyłączę sam pan. Wyłączę. Tu masz głos troszeczkę, że będzie. Wyłączymy domofon, znaczy wyłączymy iPad. Dzwonimy. I pojawia się tylko i wyłącznie powiadomienie, pojawia się obraz. Musimy się tutaj rozkodować. I teraz uruchamia się aplikacja i mamy możliwość rozmowy i podejmijmy tą rozmowę. I otwórzmy, oj, i otwórzmy bramkę. Musiałem szybko to zrobić, żeby, oj, właśnie, nie było sprzężenia, wyciszyć rozmowę.
Inaczej będzie się zachowywał panel w momencie, kiedy mamy włączoną aplikację. W tym momencie mamy już wyrzut tego ekranu. Ale jeżeli nawet aplikacja będzie schowana w tle, ale nie wyłączona i panel nie będzie wyłączony, mamy dzwonienie, ale mamy tylko potwierdzenie. Musimy przejść do aplikacji. Dlatego sam iPad czy telefon nie jest idealnym rozwiązaniem bez korzystania jednak z jakiegoś formy panelu na ścianie. Niestety, żeby aplikacja dzwoniła, w niektórych rozwiązaniach konieczne jest, aby aplikacja działała w tle. W innym przypadku będą przychodziły tylko i wyłącznie powiadomienia. Także jest to czasami element konieczny i tutaj czasami klienci no, mają zastrzeżenia, że nie zawsze im zadzwoniło, dlatego że mieli wyłączoną aplikację albo aplikacja nie była podstawową, włączoną aplikacją i trzeba było wyzwalać. Niestety są to ograniczenia niektórych z tych systemów, jeżeli chodzi o iOS czy Android i tutaj tego rozwiązania na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie przejść, ażeby zawsze ta aplikacja wyskakiwała na zewnątrz i pokazywała obraz. Niektóre z tych ograniczeń związanych z obrazem, jeżeli chodzi o pokazywanie, są też związane z zmianą prywatności i ochrony danych i tutaj konieczność jest pokazywania obrazu dopiero po odblokowaniu czy to telefonu, czy iPada, jeżeli taka blokada została włączona z uwagi na możliwość właśnie przejęcia takiej kontroli zdalnej przez osoby nieuprawnione i dopiero poprzez czy to Touch ID czy PIN kod możemy się zalogować, uwierzytelnić się i dopiero wtedy korzystać. W przypadku, kiedy mieliśmy już tutaj połączenia, mamy tutaj historię naszych zdarzeń, przy czym historię trzeba odświeżyć przeciągając w dół. Historia nie łączy się natychmiast z uwagi na ograniczenie komunikacji i dlatego nie będzie automatycznie odświeżana, ona się odświeży właśnie przeciągając w dół. Tutaj mamy połączenia w tej chwili z dnia dzisiejszego. Możemy sobie zobaczyć właśnie te połączenia, które tutaj i zdjęcia z tego połączenia, które miały tutaj miejsce dzisiaj. I ze mną, proszę bardzo, odebrane, otwarcie drzwi, zakończenie połączenia i teraz znowu kolejna furtka, czy było połączenie, czy nie, skąd było, czy na przykład było odebranie i rozmowa, że był podgląd. Te wszystkie historie mamy tutaj zaimplementowane. Gdyby były jakieś wywołania czy SOS, to też byśmy mieli tutaj je w liście elementów. W momencie teraz, gdy dzwoni do nas ochrona, spróbuję zadzwonić z panelu ochrony do mnie. Mam wtedy też informację, dzwoni tu ochrona. Proszę bardzo, tu mam trochę informacje w inny sposób. Pokazane, które mogę przejąć. Oj, wyciszę się tutaj, żeby nie było sprzężenia. I tu mamy informację o dzwonienie od ochrony, tak? Tutaj, którą mieliśmy. Czyli mamy połączenie od ochrony. Żadnych informacji alarmowych nie było. Także tak wygląda połączenie układów mobilnych. Pragnę zwrócić też uwagę, że zawsze w stacji zewnętrznej mamy możliwość przycisku wyjścia jako zwykłego elementu dzwonkowego, czy też elementu zwykłego dzwonkowego do stacji wewnętrznej i użycia stacji wewnętrznej jako zwykłego dzwonka. Tutaj wtedy się nic nie wyświetla. Mamy tylko informację o dzwonieniu z lokalnego adresu. W tym przypadku zobaczmy jeszcze na urządzeniu mobilnym, jakby to wyglądało. Tutaj połączenia w tej chwili, o, mamy informację, że to jest level push button, jest tylko dzwonek lokalny, bo nie można też tutaj zdanie otworzyć. Mamy tylko informację, że był połączenie z lokalnego dzwonka. W tym momencie wykonane. To też takie potwierdzenie mamy na urządzeniu mobilnym. Tu jeszcze w ramach działania systemu chciałbym pokazać możliwość otwierania stacji zewnętrznej poprzez na przykład zaprogramowaną pastylkę,
czy też kartę dostępową. W momencie, kiedy mamy klawiaturę, możemy wejść w menu i w bardzo prosty sposób dodawać takie karty doprogramowywać je. Można je również doprogramować poprzez specjalny program i złącze USB od tyłu, jak również poprzez ten moduł nadzorczy, kiedy mamy ich tutaj numery seryjne, bo tu ja w sam raz na tym urządzeniu mamy numery seryjne opisane, tak? Także tutaj też po tym numerze seryjnym jesteśmy w stanie je programować. Jak również mamy możliwość, jak znamy numery seryjne, usuwania takiego urządzenia, które nam zostało zgubione, czyli mamy tutaj otwierane, to nam otwiera, tu końcóweczka mamy w sumie 68. Wchodzę sobie w menu. Access Control, karty zbliżeniowe, usuń kartę, przykładam daną kartę i mamy ją już usuniętą. Jeżeli nie mam tego numeru, to musiałbym to zrobić z aplikacji i wgrać nową rzecz z aplikacji, tak ażeby te karty usunąć. Gdyż tutaj na tej liście mogę ewentualnie usunąć tylko wszystkie albo tą, którą mam do usunięcia. W przypadku, gdybym chciał usunąć kartę pozostałe, musiałbym to zrobić z aplikacji, kiedy już bym, teraz już w tej chwili ta karta nie otwiera mi dostępu. Czy jakieś pytania od Państwa? Spróbuję zobaczyć, co mamy na czacie. W tym momencie nie widzę pytań. Jeżeli są jakieś pytania, to proszę o kontakt albo teraz bezpośrednio, albo mailem po naszym spotkaniu. Mam nadzieję.